Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników leśnych wypadów na najnowszy film oto w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest 8:18, sobota, 21 października 2023. I oto w ten sobotni dzionek po nocnej zmianie, ostatniej, nakręcę dla Was jakiś materiał, a co uda się trafić, zobaczycie to na moim filmie, więc nie przeciągając dłużej, zapraszam. Kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tym koksem, z tym filmem, przepraszam, bo już późno. Chodzę już kilka minut, drodzy Państwo, i nic. Rozjaśniło się teraz nic, trochę psioków, ale zjadalnych grzybów na razie nic nie ma. Ani maślaczka, ani podgrzybka, ani kurki. Nic, dosłownie nic, więc nakręcę dla Was jakiś krótki materiał. No i zobaczę z ciekawości, czy już w tym lesie, co zbieram co sezon, borowiki, są jakieś grzybki, czy nic. Z tego, no ale tak mówię, kilka minut chodzę, nic z tego nie będzie, drodzy Państwo, nic z tego nie będzie. Co tu mamy? To nie są pieprzniki, nie, więc idziemy dalej, jak to się mówi, ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Dnia nie poświęcę na spaniu. Dzisiaj już na noc nie idę, to można pośmigać trochę po lesie, no i zobaczycie sami. Ale to jest bardzo ubogi rok, słaby, słaby, najgorszy rok. Mój. Niestety. Więc okej. Drodzy Państwo, zawijamy się. Mamy prawdopodobnie coś jadalnego. Podgrzybek. Dwa podgrzybki, ale czy będą zdrowe, przekonamy się. Zdrowy, ok, więc tak mówię, sosik będzie. Sosik będzie, muszę sprawdzać, no zobaczymy. Oby. Więc idziemy dalej. Dalej nic, oprócz tych dwóch podgrzybków, półtora co wziąłem, zabrałem, nic nie widzę, ale pójdziemy w takie pewne miejsce i tam dokładnie pochodzimy. Jeśli tam nie będzie, to nie ma sensu chodzić i zakończymy ten dzisiejszy sobotni wypad. Więc po cichutku, powolutku chodzi Pyza po leśnym ogródku. W końcu mamy podgrzybka. Oby takich więcej. Zobaczymy, co tu jeszcze rośnie. Więc podgrzybek jest. No ale tyle, co przeszłem. Czyżby tylko jeden? Tu nie widzę, tu jest. Też. Taki większy, za czym, czy zdrowy? Nie. Tu nie. Tu jest taki ładny. O, te mogą być. Drodzy Państwo, dwa. Cztery. I od razu obieramy, czyścimy, tak aby nie nosić śmieci. Co tutaj jeszcze mamy? Kozaka.
Zobaczymy, jak on wygląda. Czy coś z niego będzie. Ok, może być. No i więcej tych podgrzybków prosiłbym. Ale na razie już nie widzę. Nie widzę. Nie widzę, więc idziemy dalej. Powiem wam, że grzybów jadalnych jak na lekarstwo nie ma, nie ma. Tylko kilka tych podgrzybków, no ale zobacz, jak pięknie jest. Cisza, spokój, obcowanie z naturą. Słychać ptaki. I pięknie jest, pięknie. Zwróćcie sami uwagę, jak jest fajnie. Tylko bez grzybków. Kilka podgrzybków. Więc taki rekonesans. A jutro jest niedziela, może jutro inny las. No zobaczymy, pomyślimy. A na tą chwilę idziemy dalej. I miejmy nadzieję, że coś trafię. Co tutaj jest? Tu chyba mam rydzę za tą butelką. Ładne, duże przy drodze. I się nie myliłem. Mleczaje. Więc chociaż będzie, jak to się mówi, smażone. Zobaczcie, jakie piękne sztuki przy samej drodze. Więc pójdą na patelkę. Pewnie delikatnie i pójdą na blachy, jak to się mówi. Oczyścimy. Będzie szabka. Przejdziemy tędy. Tu też jest fajnie. No i tak, kilka sztuk podgrzybków, kilka mleczaj, rydzy. No i zobaczymy, co nam jeszcze przyniesie ten dzisiejszy dzionek. Co to jest? Nie, to nie borowik. Tutaj nie jest kurka, no ale zaczynają się grzybki niejadalne, a wśród nich mogą być prawuski jadalne grzybki, więc pomalutku. Ciekawy jestem, czy trafię na opienki. Tu co mam? Co to jest? Do wzięcia. Ok. Dobrze. Dobrze. Tu jest ogryzek. Więc tutaj pochodzę i zobaczymy tu, co jest grane. Mamy pieczarki leśne, ale one nas dzisiaj nie interesują. Tam jest, tu jest. Tam jest, czyli leśne pieczarki. Tu jest pięknie i ciekawie. Musimy to przejść. Niestety musimy przejść tędy na drugą stronę. To pomału damy radę i będziemy zbierać po drugiej stronie tego urokliwego, pięknego miejsca. Nieprawdaż, drodzy widzowie? Pięknego miejsca, czyli tam, wprost przed siebie. Dobrze, ale zanim tam pójdziemy, to po drugiej stronie rosną rydze. Rydze to są.
dokładnie. Nie dużo, ale są. Ok. Pięknie słychać pociąg. To w dobrym kierunku idę. Trzymam się niedaleko torów. No i pięknie, pięknie. Ale na razie słabiutko. No ciekawy jestem, czy borowika trafię jakiegoś. Czy jakiegoś prawuska trafię. No, sam jestem ciekaw. Więc zostańcie, drodzy Państwo, ze mną. Bo pomału się to napełnia, ale naprawdę bardzo kiepsko w tym lesie. Bardzo kiepsko. Ojojojojojo, co to jest? Co to mamy? Cyglak. Borowik. Cygla z topory. Jest pierwszy z borowików, ale widzicie, cyglaczek. Więc zobaczymy tylko, czy nadaje się. Czy jest zdrowy. No niekoniecznie, nie za bardzo, ale coś się powykraja. Coś się powykraja, czyli cygla z topory. Pierwszy z borowiku. Dobrze. Zobaczymy, czy nie ma drugiego. One lubią rosnąć, jak to się mówi, w stadzie, kilka koło siebie. Ale tu nic nie widzę, nic. Tu nic. Przy samej drodze. Tu nic. Jest. Jest, widzę drugiego. Drodzy Państwo. Ten jest piękny cyglaczek. Borowik. Cygla z topory. Dokładnie. Cygla z topory. Ok. Dobrze. Więc pomału tu jeszcze pochodzę. Bo może tu gdzieś być niedaleko jeszcze jeden lub kilka. Był i trzeci między pierwszym a drugim. Dosłownie tu. Zobaczcie, na środku był trzeci. Borowik, cygla z topory. Ok. Dobrze. I szukamy dalej. No ale zwykłego borowika usiatkowanego albo zwyczajnego, szlachetnego chciałbym trafić. No ale czy będzie, zobaczymy. Więc jeszcze kawałek drogi przed nami, więc zostańcie ze mną. I zobaczymy, co i jak. Pierwszy borowik. No ale zobaczymy, co z tego będzie. No ale to jest borowik żółtopory, czyli niejadalny. Widzicie? Żółty pod spodem, czerwony. Żółtopory. Różnić. To jest cygla z topory. Zobaczcie. Sinieje. Ceglaczek. A to jest żółtopory. To samo się robi. Zobaczcie, też sinieje, ale pod spodem jest żółty. I on jest grzybem niejadalnym. Więc nie zbierajcie borowików żółtoporych. Ok, idziemy dalej.
i zobaczymy. Mam maślaczka. Szkoda, że tylko jeden. No ale zobaczymy, może gdzieś dalej jakiś będzie jeszcze rósł. Mam borowika. Raczej to, co z niego zostało, był prawusek i tu drugi. Jest. Czyli widzicie, trafiłem. Ten zjedzony, a ten calutki. Sztuka to sztuka, ale jest. Więc do koszyczka i będziemy kończyć, naprawdę będziemy kończyć, bo tragedia, nie inaczej. Tragedia. I zbieramy teraz te kupeczki. I czerwonego kozaczka notarci łez. No i pomału będziemy kończyć, czyli drodzy Państwo, widzicie, jak to leci. Trochę rydzy malutkich, ceglastoporę
jeden borowik zwykły, malutki, parę podgrzybków, no i teraz kozak czerwony. I widzicie, leciało tak, pokazałem na filmie. Nic dodać, nic ująć. Nałaziłem się, godzina 10:36, ale po nocy teraz będzie mi się dobrze spało. Ale najpierw muszę porządek zrobić z grzybami, bo jest trochę tych maluszków rydzy. Mleczai, podgrzybków. No i tak to leciało, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Jadę do domu. Cześć! Czekajcie na kolejne moje filmy z leśnych wypadów na grzyby. Narka! Obgotujemy te sobotnie i w niedzielę pójdziemy na grzyby i zrobimy sos z dwudniowych grzybków, tak aby było więcej. Więc te sobotnie najpierw obgotuję i do jutra przechowam. Drugi raz gotuję i będzie na jutro, a zaraz porządek zrobię, wyczyszczę rydzę i usmażę. I to na jutro do gara pójdzie, jutro dozbieram i będzie sos z dwóch dni, a to już jest zabezpieczone. Część tak, pychotka. To najpierw zjem, a później zabierę się za montowanie filmu sobotniego. Najpierw będą rydze tak smażone. Więc drodzy Państwo, rarytasik. Dosłownie pychotka. Niam, 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 niam. Jakie to jest. Pyszna. Więc zjem tą porcję i biorę się za smażenie kolejnych. Smacznego. Więc kto je ostatki, jest piękny i gładki. Nie, 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 drodzy Państwo. Jeszcze tu są. I to, co schowam do jutrzejszego sosu. A zajmę się teraz tym dosłownie.